Drugi list do Tesaloniczan, komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, werset 4. Tak, że i my sami chlubimy się z wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Także i ten werset jest przede wszystkim pociechą. Ogólnie z pism apostoła można odnieść wrażenie, że nie miał on w zwyczaju mówić wiele o innych. W przypadku Tesaloniczan nie mógł jednak milczeć. Chlubił się nimi w zborach Bożych i w innych miejscach i składał świadectwo o ich wytrwaniu w wierze. Nie chwalił ich własnych cnót, lecz to, co zdziałał w nich Bóg, z tego możemy się wiele nauczyć. Jakże często dopatrujemy się u wierzących czegoś negatywnego, o czym moglibyśmy rozmawiać, zamiast wysławiać to, co zdziałała w nich łaska Boża. Paweł nie był ślepy i w realistyczny sposób potrafił oceniać wszelkie przejawy niepokojących i rozwijających się tendencji. Nie przemilczał ich, lecz zajmował się nimi w odpowiedni sposób, ale nigdy nie odnosi się wrażenia, że specjalnie się ich doszukiwał. Werset ten, czwarty werset pierwszego rozdziału drugiego listu do Tesaloniczan, jednak zawiera w sobie coś jeszcze. Pozwala nam dowiedzieć się czegoś na temat zewnętrznej sytuacji Tesaloniczan. Już pierwsze dni ich życia jako chrześcijan nie były wolne od cierpień i trudności. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 5-9. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. W pierwszym liście apostoł potwierdza, iż przyjęli słowo w wielkim uciśnieniu. 1 Tesaloniczan 1:6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Sytuacja ta nie uległa zmianie. Wręcz przeciwnie, zdaje się, że warunki pogorszyły się. Właśnie tym posłużyli się fałszywi nauczyciele, aby zdezorientować wierzących Tesalonice. Werset 4 mówi o prześladowaniach i uciskach. Znaczenie słowa prześladowanie jest raczej jasne. Uciski mogą odnosić się do wszelkiego rodzaju trudności. W kontekście listu należy jednak traktować ucisk w powiązaniu z prześladowaniami, co dopuszcza myśl,
że wierzący ci mogli być bardzo znieważani i dręczeni. W każdym razie sytuacja ich była na tyle poważna, iż nie potrafimy się w nią wczuć. Niemniej jednak prześladowania i uciski nie miały nic wspólnego z Dniem Pańskim. I to właśnie w tej kwestii Tesaloniczanie mylili się. Nie miały one także nic wspólnego z uciskiem Jakuba, który nazywamy często wielkim uciskiem. To prawda, że Stary Testament mówi o ucisku w powiązaniu z Dniem Pańskim. Widzimy to w Jeremiasza 30, rozdział 7, werset. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Sofoniasza 1,15. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Tesaloniczanie mogli kojarzyć z nim swoją sytuację, ale nie ulegało wątpliwości, iż ich ucisk miał całkowicie inny charakter. Myśl o tym, że wierzący chrześcijanie znoszą cierpienia i prześladowania, nie jest w żadnym razie obca Nowemu Testamentowi, ale ich charakter jest całkowicie inny niż charakter owych ucisków, które wiążą się z Dniem Pańskim. Również i dzisiaj żyją chrześcijanie, którzy są prześladowani. Możemy dziękować Panu za to, iż mieszkamy w kraju, w którym panuje pokój i obowiązuje wolność religijna. Jednak zgodnie z 2 Tymoteusza 3,12 wszyscy, którzy konsekwentnie przyznają się do Pana Jezusa, będą prześladowani w ten czy inny sposób. 2 Tymoteusza 3,12. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ale jest jeszcze raz. Te prześladowania i cierpienia nie mają nic wspólnego z Dniem Pańskim. Na czym polega zatem różnica? Uciski Dnia Pańskiego są przede wszystkim sądem nad niewierzącymi, podczas gdy cierpienia wierzących dzisiaj są środkiem w ręku Boga, aby nas oczyścić i wystawić naszą wiarę na próbę. 1 Piotra 1,7. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zatem uciski Dnia Pańskiego mają charakter kary dla niewierzących, zaś uciski, które spotykają nas, są środkiem wychowawczym w ręku naszego Pana. Pan dopuszcza te trudności, aby nas doświadczyć i wypróbować. Dzisiaj doświadczamy karcenia. W Dniu Pańskim chodzi o sąd, zemstę i karę,
a to jest coś zupełnie innego niż karność i wychowanie mające źródło w ojcowskiej miłości. Żyd spodziewał się ucisku. Wiedział, że przed ustanowieniem Królestwa Bożego, czyli tysiącletniego Królestwa Pokoju, czyli Nowego Przymierza, Pan objawi się w sądzie. Dlatego nie tak łatwo było ocenić właściwie zwodnicze wpływy pośród Tesaloniczan. Były one bardzo trudne do zidentyfikowania, a co za tym idzie, niebezpieczne. Zwodziciele posługiwali się argumentami ze Starego Testamentu. Decydujące jest jednak właściwe zastosowanie wypowiedzi Pisma. Nadzieja chrześcijan nie zwraca się ku tym uciskom, lecz ku osobie naszego Pana. Zanim uciski Dnia Pańskiego dotkną tę ziemię, On sam przyjdzie jako oblubieniec, aby zabrać nas do siebie. O tym Paweł pisał szczegółowo już w pierwszym liście, rozdział 4, 13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Uważny czytelnik zauważy, że Paweł i jego towarzysze przyznają, co prawda, iż Tesaloniczanie znosili prześladowania i uciski, w których wykazywali się wytrwaniem i wiarą, ale że nie wspominają już nic o nadziei, za którą chwalił ich przecież w pierwszym liście. Znoszenie takich doświadczeń nie jest wcale oczywiste. Znosić oznacza w tym kontekście wytrwać, nie rezygnować. Również wytrwanie i wiara to cnoty godne pochwały. Niemniej jednak brakuje wzmianki o nadziei. Tesaloniczanie wciąż jeszcze okazywali wytrwanie, ale nie wytrwałość w nadziei. 1 Tesaloniczan 1:3. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Nadzieja na spotkanie z Chrystusem była dotychczas siłą napędową ich wytrwania, ale teraz zdawała się słabnąć. W swym trudnym położeniu potrzebowali czegoś więcej niż tylko wytrwania, mianowicie cierpliwości Chrystusowej lub wytrwania Chrystusowego, o czym czytamy w 2 Tesaloniczan 3:5. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.
tak jak on czeka dzisiaj na chwilę, w której będzie mógł wziąć do siebie swą oblubienicę, tak i my możemy czekać na naszego oblubieńca, który przyjdzie, by na zawsze zjednoczyć nas ze sobą. Duch Święty przemawia do nas nie tylko przez to, co wspomina, lecz także przez to, o czym milczy. Tak jest i tutaj. Często wiara, miłość i nadzieja powiązane są ze sobą i dlatego fakt, że nadzieja zostaje tutaj pominięta, jest godny najwyższej uwagi. Spostrzeżenie to trafia w sedno sprawy. Tesaloniczanie stracili nadzieję, ponieważ dali wiarę zwodniczej nauce. Nie byli już tymi samymi ukierunkowanymi na cel chrześcijanami, jakimi byli jeszcze kilka tygodni lub miesięcy temu. Wiara i miłość wzrosły przez ich cierpienia, ale nadzieja znikła. Brakowało im czegoś bardzo istotnego. Również i obecnie wielu wierzących myśli, że Kościół będzie musiał przejść przez wielki ucisk. Często można zaobserwować, że u takich chrześcijan niemal całkiem brakuje właściwej chrześcijańskiej nadziei. Jednak Nowy Testament poucza nas jednoznacznie, że nie ma takiego wydarzenia, które musiałoby jeszcze mieć miejsce, zanim nasza nadzieja się wypełni i przyjdzie Pan Jezus, aby zabrać nas do siebie. Niewątpliwie może się jeszcze coś zdarzyć. Mogą mieć miejsce również pewne wydarzenia, o których mówią biblijne proroctwa, ale tak być nie musi. Kto skupia swoje oczekiwania na konkretnych wydarzeniach, sądząc, że jeszcze to czy tamto musi się wydarzyć, zanim przyjdzie Pan, ten nadzieję swoją ukierunkowuje na wydarzenia, a nie na Pana. Niemniej jednak, oczekiwanie wydarzeń będących przedmiotem biblijnych proroctw nie stanowi sedna chrześcijańskiej nadziei. Nasza nadzieja skupia się na osobie, na gwieździe jasnej porannej. Objawienie, 22 rozdział, 16 werset. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Nasza nadzieja skupia się na osobie, na gwieździe jasnej porannej, która wzejdzie zanim nad tą ziemią wyleją się sądy Dnia Pańskiego. Ktoś bardzo trafnie ujął w słowa skutki fałszywego umiejscowienia nadziei. Musi to prowadzić do ujawnienia się braków i niedomagań. Jeśli Chrystus nie stoi osobiście przed oczyma serca jako ten, który może przyjść w każdej chwili, aby zabrać nas do siebie. U Tesaloniczan tak było. I również dzisiaj nie będzie wcale inaczej.